Reaguj na poziomie ciała, emocji oraz myśli. Czyli kilka słów na temat głodu alkoholowego i jak sobie z nim radzić. Zapraszam, Darek Dopierała. Praca nad głodem alkoholowym to nie siedzenie na wygodnym fotelu. Zapal światło, przyjrzyj się i rozpoznaj głód alkoholowy oraz sposoby radzenia sobie z nim. Ciało. Możesz odczuwać suchość w ustach albo ślinotok, poczucie ssania w żołądku, napięcia mięśniowego, a nawet ból wywołany tym napięciem. Możesz odczuwać też wzmożoną potliwość i bolesne pragnienie. Emocje. Może towarzyszyć Tobie poczucie drażliwości, złości, niepokoju, lęku, a także monotonii, przygnębienia oraz smutku, ale także poczucie braku czegoś, nie wiadomo czego, nadmierna radość. Możesz mieć trudność w znalezieniu sobie miejsca i zajęcia. Myśli. Natrętne myśli o alkoholu, krążenie myśli wokół picia, myślenie o tym, że kiedy się napijesz, poczujesz ulgę, pogorszenie pamięci, trudności koncentracji uwagi, tak zwany suchy kac, czyli samopoczucie jak po dużym piciu oraz sny alkoholowe. Poznałeś już głód alkoholowy i jego poziomy. Teraz przyjrzyj się, w jaki sposób możesz sobie z nim radzić na poszczególnym poziomie tego głodu. Ciało. Odczuwasz głód alkoholowy na poziomie ciała? Ślinotok, suchość w ustach albo ssanie w żołądku. W takiej sytuacji zjedz coś słodkiego albo pij duże ilości płynów. Jeżeli odczuwasz napięcie mięśniowe i ból mięśni, stosuj ćwiczenia albo jakąś formę relaksu. Jeżeli czujesz nadmierną potliwość, skorzystaj z prysznica. Emocje. Odczuwasz głód alkoholowy na poziomie emocji, na przykład zdenerwowanie, złość? Powiedz o tym drugiej osobie. Odejdź od źródła złości, wyjdź. Porozmawiaj z kimś bliskim, rozwiąż problem. Czujesz przygnębienie albo smutek? Możesz obejrzeć bajkę, komedię, film. Zadzwonić do kogoś bliskiego. Pobawić się ze swoim pupilem. Odczuwasz niepokój i lęk? Poznaj to, czego się obawiasz. Podejmij wyzwanie, zachowując ostrożność. Czujesz znudzenie, poczucie braku czegoś, nie wiadomo czego, albo nie możesz sobie znaleźć miejsca? Obejrzyj telewizję. Poczytaj książkę. Zajmij się majsterkowaniem. A może posłuchaj muzyki. Myśli. Masz głód na poziomie myśli? Poznaj sposoby. Myślenie o alkoholu. Natrętne myśli o piciu. Twój sposób to przekierowanie myśli. Obserwowanie myśli jak pociągu. Kotwiczenie, czyli skupienie się na czymś istotnym. Program 24 godziny. Zaburzenia koncentracji uwagi. Odpocznij. Zastosuj tak zwany trening uważności. Przypomnij sobie konsekwencje szkodliwe swojego picia. Suchy kac. Pij dużo płynów. Zjedz coś słodkiego. Sny alkoholowe. Przekieruj swoją uwagę na coś innego. Zajmij się czymś, poczytaj,
pobiegaj. To pomoże Tobie odwrócić uwagę od głodu alkoholowego. Nie omówiłem całego zakresu tematu głodu alkoholowego i sposobu radzenia sobie z nim. To, co chcę pokazać, to przede wszystkim fakt, że warto używać takich sposobów, które są dopasowane do poziomu głodu, którego dotyczą. Inne sposoby nie będą działać. Oczywiście możesz próbować ugasić głód alkoholowy, który występuje pod postacią np. ssania w żołądku za pomocą prysznica, albo na nadmierną potliwość zastosować dużą ilość picia albo zjedzenie czegoś słodkiego. Jednak czy to ma szansę w ogóle zadziałać? Sama szklanka nie wywołuje głodu alkoholowego, ale to, jakie nadajemy jej znaczenie, może właśnie go rozpocząć. Dlatego najważniejszą bronią w walce z głodem alkoholowym jest zmiana swojego myślenia. I tego Wam życzę.